Raz, dwa, tak jest, tak jest, tak jest. Słuchajcie, nazywam się MC Robak i witam was w pierwszym odcinku programu Evil Eye. Słuchajcie, zaczynamy z grubej rury, można powiedzieć, z tego względu, że naszymi dzisiejszymi gośćmi są, no, nie lada goście niebagatelni, Jarecki i DJ BRK. Witamy was serdecznie. Witamy serdecznie. Siema, witamy, witamy. Dotarliście do Krakowa, szczęśliwie, bardzo z tego powodu się cieszymy. Dzisiaj występ, dzisiaj koncert, ale to nie pierwszy raz, nie pierwsza wasza wizyta w naszym wspaniałym mieście. Wcześniej przyjeżdżaliśmy tutaj na wycieczki ze szkoły na Wawel, a teraz przyjeżdżamy na koncerty, ale kochamy Kraków, jest super, pozdrawiamy cały Kraków. Kraków fajne miasto, bardzo piękne miasto, odwiedzamy Wawelskiego, kiedy tylko możemy. Kiedyś zwiedzało się zabytki, teraz zwiedza się, prawda, piwne piwnice, trochę chyba tak jest, co? Słuchajcie, jest taka ciekawa opinia na temat Krakowa, skoro jesteśmy przy tym wątku, że wyróżnia nasze miasto właśnie to, że jednak jest zmelanżowane, wiesz o co chodzi, nie? Że jednak w wielu miastach w poniedziałek, wtorek, środy i tak dalej, wiesz, na ulicach jest pusto, no a w Krakowie, zwłaszcza w okresie letnim, dzieje się wiele. Udziela wam się ten klimat, kiedy zaglądacie? Wiesz co, nigdy w życiu nie mógłbym zamieszkać w Krakowie, bo zostałbym najprawdopodobniej alkoholikiem. Tak naprawdę to mógłbym je ponieść melanż na dłużej tutaj w tym mieście, dlatego jak wpadamy, to od razu wypadamy. Tak, zgadzam się z przedmówcą moim, no i no tak, zresztą tak jak w tej legendzie, że tam Dratewka tego Wawelskiego potraktował siarką, nie? Także, no i musiał dużo wyjść. Także wiesz, no siarka, no. Stąd też, prawda, to jest, trafiliście w samo sedno, to jest ten problem, z którym się często borykamy, prawda, ale jak widzicie, wszystko działa bardzo dobrze. Słuchajcie, wspomniałem też o tym wcześniej, zanim zaczęliśmy naszą rozmowę, że jakiś czas temu, dość dawno, zaraz po ukazaniu się waszej płyty, która jest moją ulubioną, która bardzo zrobiła na mnie ogromne wrażenie, jest to album pod tytułem Mucha nie siada. Tak jest, słuchajcie. Album niezwykle ciekawy, z jednej strony dowcipny, z drugiej strony bardzo spokojny i właśnie o tym spokojnym wątku chciałbym z wami porozmawiać. Lubicie R&B, lubicie soul, lubicie funk, lubicie R&B, to absolutnie nie ma żadnej wątpliwości. Rhythm and blues od zawsze w naszych sercach, dużo tego słuchaliśmy, u mnie w domu dużo słuchało się takich rzeczy. Nie mówimy tu oczywiście o tym R&B... Rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, tak. Mówimy o rhythm and blues, o rytmie i bluesie, także dużo. Tak, Adam Mickiewicz. Ale co, ale powiedz, nie był taki zły ten kawałek chyba, nie? No był, kurwak. Ale sam fakt, że to dziś go wspominamy, no, Ewa Soler, Ja chciałem tutaj zabłysnąć, jakiego soulu słuchaliśmy, no ale Jarek już odkrył, skąd mamy te wszystkie refreny. Dzięki, Ewa. Znaczy, zwróciłem uwagę po prostu na to, że na czym oddychać, no, ale to nie o to chodzi. Nie mówisz do mikrofonu i w ogóle cię nie słychać. Żarty. Tak, R&B. Tak, ale pyk, no u mnie to było tak, że po prostu jak zaczęliśmy dużo tego rapu słuchać, to w pewnym momencie człowiek się zastanawia, skąd się to wszystko bierze. No i zaczęliśmy dochodzić do tych jakby, do tych kawałków, z których jakby rap się wziął, nie? Że, z których został zasamplowany. No i właśnie, to jest soul, to jest funk, to jest R&B, to są te tematy, to są te klimaty. Trafiłeś, tak powiem, w samo sedno tego, wiesz, jakby dalszej części pytania, które chciałem ci zadać. Już odpowiedzieliście w pewnym stopniu. Jest trochę tak, prawda, że to rap nauczył nas słuchać R&B, funku, soulu i tak dalej. Dokładnie. Dużo ludzi na początku gniewało się, tak przynajmniej mi się wydaje, że dużo ludzi, starych producentów już z lat 60-tych, 70-tych gniewało się na to, że młode pokolenie bierze sample, sampluje i wiesz, no dla nich to był policzek, że ktoś sobie bierze i podpisuje się, załóżmy DJ Premier, a sample jest Aretha Franklin, wiadomo, nie? Ale tak jak mówisz, druga strona tego medalu jest taka, że ludzie, którzy słuchają w tym momencie rapu, nigdy w życiu nie trafiliby na płyty Aretha Franklin, a dzięki właśnie samplowaniu, czy takim stroną jak Who Sampled, nie wiem czy znasz. No stary, to klasyk, no. Wiadomo, więc możesz dowiedzieć się tak naprawdę, skąd czerpali inspiracje producenci wielcy i tak dalej, i tak dalej. To tylko nie chodzi to tylko o rap, tylko też jest na przykład dużo takich przypadków jak Janis Joplin, która swój kawałek, który ma, wiesz, no wszyscy ten kawałek jakby utożsamiają z nią, nie? A nie każdy, no jest ten kawałek. Take another little piece of my heart, nie? I wiesz, wszyscy jak puszczasz ten kawałek, to wszyscy mówią, o, Janis Joplin, ale nie każdy wie, że to jest kawałek Aretha Franklin, nie? Pyk. Franklin, tak, to tak jest. Ale tutaj tu mówisz już o graniu coverów.
To jest inny wymiar. Bo ktoś śpiewa tekst i kawałek. A my mówimy o tym, że wiesz, że jest. Że niby ludzie produkują coś nowego, ale dużo ludzi, szczególnie z branży muzycznej, takiej, wiesz, jazzowej i tak dalej, nie popiera tego, ponieważ wiesz, dla nich to jest złodziejstwo i tak dalej. No ale z drugiej strony wyszło na to, że po prostu wiesz, przypominamy ludziom o starych brzmieniach i oni dzięki temu trafiają jeszcze w tych czasach w te stare rzeczy, na które nigdy by już teraz nie trafili. Nie? To jest właśnie też jeden z wątków, wiesz, mamy na to konkretne przykłady tak naprawdę, no bo George Clinton, prawda, jeden z najczęściej samplowanych, no, ojców, można powiedzieć, ojców chrzestnych funku, też zapytany o tą samą kwestię, o której rozmawiam z tobą, no bo tak zwracam się w stronę Werka z tego względu, że to ty odpowiadasz za stronę muzyczną, to ty te sample gdzieś tam wycinasz, rozumiem, że ta praca, no z racji tego, że wasza współpraca jest bliska, gdzieś tam przebiega wspólnie, no ale podpisujesz to swoją ksywką. George Clinton na przykład powiedział, że to co ty mówisz, pierwszy ten wątek, tak, że tak naprawdę dzięki temu, jakby czuję tą zależność, nie? Że dzięki temu, że jego muzyka jest samplowana, ona jest dzięki temu wiecznie żywa, czyli powiedział, ci, którzy samplują, they keep the funk alive. Mamy podobny przykład, jeżeli chodzi o Polskę, o Czesława Niemena, tak? To jest z kolei ta troszeczkę druga strona, który miał ogromne pretensje o to, że jest samplowany, a z drugiej strony jest ewidentna inspiracja Jamesem Brownem na przykład, tak? Wiadomo, że nie chcemy tutaj mówić źle o tych, których nie ma, ale podyskutujmy. Słuchał, to też rzeczywiście mógłby się zdenerwować, wiesz, że ktoś ten. Ja myślę, że nie ma się tu w ogóle, nikt nie powinien się tak naprawdę denerwować, bo to jest inspiracja, wiesz, słuchasz czegoś całe życie i dziwne, żebyś tworzący, słuchając czegoś całe życie, wiesz, no, jeżeli Czesław Niemen słuchał Jamesa Browna, to, wiesz, non-stop, a wydał dużo albumów James Brown, to nie dziwię się, że w jego muzyce słychać te wszystkie rzeczy, bo on taką muzykę lubi, kocha i tak dalej, tak dalej. Także to jest inspiracja jakby, nie? A drugą sprawą dla Czesława rzeczywiście była taka akcja, żeby gniewali się bardzo, nie? Że... No to też był ten słynny utwór, prawda, w którym wykorzystany był scena w Warszawie. Dokładnie. Dokładnie, no ale wiesz, ale... Podejście, on miał do tego prawo, nie jest autorem. On miał do tego prawo, jest autorem, aczkolwiek moim zdaniem... Niektórzy producenci tacy duzi muzyczni z cyklu na przykład właśnie Czesław Niemen bardzo często denerwują się o to, wydaje mi się, że ktoś zniszczył ich muzykę i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę to nie dotyczy w tym momencie Czesława Niemena. To nie oczernia Czesława Niemena w żadnym wypadku. To tak samo jak my udostępniamy akapelę i ktoś robi remix. To, że ten remix jest beznadziejny, w ogóle nawet nikt, wiesz, nie popatrzy w naszą stronę, bo to ktoś zrobił remix i to jest jakby... I my nie mamy, ja na przykład nie mam z tym problemu. Jeżeli słyszę jakiś remix nie do rytmu kogoś tam, to wiesz, nie będę do niego dzwonił, to ściągnij to z internetu. Nie potrafisz, to każdy usłyszy, że nie potrafisz i będziesz, wiesz, po prostu nie pójdzie w świat, nie? No tak, jest to taka specyfika polskich twórców, prawda? Na przykład Stan Borys w też słynnej aferze samplowej bardziej był zły o to, że jego głos został zmieniony, zmodulowany, niż sam fakt, że został użyty jego fragment. No, że nikt nie zadzwoni teraz do Jamesa Browna i go zapyta o sample, bo niestety biedny już nie żyje, tak? Dlatego jeżeli ktoś żyje i żyjemy w tym środowisku polskim, to ja, jeżeli miałbym dostęp i wiem, kogo to jest sample, wiem, że nawet on już nie produkuje, to chętnie zadzwoniłbym do niego powiedzieć o tym, że to robię. Jestem przekonany, że z telefonem do niego, czy on by wystąpił ewentualnie w tym kawałku, on się od razu zgadza, bo cieszy się, że jego muzyka odżywa na nowo. Podobna historia była z Royem Ayersem na przykład, który też bardzo fajny sposób odniósł się, też jeden z najczęściej samplowanych wykonawców, no, w tej złotej erze hip-hopu, za którą też tęsknicie troszeczkę w swoich utworach, ten wątek też bym chciał tutaj później rozwinąć. Roy Ayers powiedział, że też ciekawa rzecz, samplowany był wielokrotnie i ci najwięksi raperzy, którzy no, mieli największe kontrakty, byli najbardziej popularni, płacili, owszem płacili, ale mniej niż na przykład ci kojarzeni bardziej z undergroundem, jak na przykład Brent Nubian, bardzo tutaj wymienił przy tej okazji. To jest chyba o to ci chodziło, prawda? Mniej więcej o to. Warto po prostu, jeżeli da się, jeżeli jest taka możliwość, rzeczywiście może skonsultować to z kimś. To zależy też jak samplujesz, nie? Bo wiesz, są producenci, którzy samplują 16, dodają do tego beat, a są tacy producenci, którzy sampluje, na przykład mówię tu Ostry, nie? Wiesz, on sampluje stary, ale to weź mi powiedz, czego on sampluje. Nie wiesz, bo to jest tak pocięte, wiesz. Tam jest 10 sampli z różnych kawałków złożone do kupy w tonacji, wiesz, i takie są. Co innego jest wziąć pętlę, co innego jest wziąć pętlę gotową. A właśnie, wspomniałeś o Husamplet. Rozumiem, że też parę takich kawałków sobie sprawdziłeś, jak były zrobione wcześniej. Sample, bo jest tego tyle, że to jest rzeźnia i wiesz, nie chciałbym, ja nie jestem w stanie przesłuchać wszystkich numerów na świecie, nawet by hip-hopowych, więc
Więc wolę sprawdzić, czy właśnie nie wbijam się teraz na minę i nie robię czegoś jeszcze raz, co mogło być. Ale też się zdarzają takie na przykład sytuacje, że my wpadamy na jakiś, Bartek wpada na jakiś sample, jest super, nie? Robi z tego podkład i później nagle się okazuje za, nie wiem, miesiąc, że on wychodzi na nowej płycie Komona, nie? No zdarzają już takie rzeczy, ewidentnie, tak. Ale wiesz, ale są, ale jak wiesz, jak mamy do czynienia z jakimś dobrym, kurczę, na przykład podkładem, to czasami, wiesz, przymykamy na to oko, mówimy, dobra, trudno, wiesz. No. Jasne. Ja się nie szczapiam, nie? Bartek, kurczę. Znaczy, co innego jest użycie tego samego sampla, a co innego jest, prawda, no, nie wiem, zrobić w ten sposób beat, wiesz, na nieświadomce i tak dalej. Natomiast słuchajcie, będziemy powoli kończyć ten temat sam. Ja tylko na koniec chciałem się, wiesz, to zapytać jeszcze jako producent, zresztą ciebie też. Nie czujecie się troszeczkę rozczarowani, kiedy po latach możemy odkryć, jak były zrobione te utwory, utwory, do których oryginalnych wersji nie mieliśmy dostępu, teraz dzięki internetowi je mamy. Jest lekkie uczucie rozczarowania? Powiem ci, jest, jest. Ja na przykład za mało lata jeszcze wezmę normalnych kaset szpulowych, wiesz, i tak dalej. Szpulowych? Znaczy, mówię o tej szpuli, mniejszej szpuli, bo mówimy o dużej szpuli, ale wiesz, ja nazywałem kasety magnetofonowe były, prawda? Wiesz, kręciłeś szpulę, przewijałeś, nie? Ołówkiem, no. Dlatego ja tak poniekąd też nazywam. No pewnie, zostawiłem sobie w pudle w piwnicy, wiesz, klasyk. Kiedyś to będę, wiesz, jeszcze raz oglądał to wszystko, wracał do tego. Teraz młodzi ludzie nie wiedzą, co oznacza kaseta plus ołówek, nie? Nie wiedzą, nie wiedzą. Przewijanie ołówkiem, bo niektóre magnetofony nie miały do przodu przewijania, tylko na przykład, znaczy do tyłu. No tak, i był problem, dokładnie. Nie, żeby baterię zaoszczędzić. Czy wiesz, jak nagrywało się pierwsze lupy na kasety, nie? To też gruby, tak, nie? Takie rzeczy też? No tak, tak. Dwa bumboksy, wiesz. Ale miałem takiego kumpla, słuchajcie, który w ogóle wystarczył mu jeden jamnik i miał tak już wyczute co do sekundy, że tam zapętlił, nie? Dokładnie. Wystarczyły dwie kieszenie. I tam na koncercie trzeba było jakiś instrument, tam to działo się takie. Fajne wspomnienia. Znalazł gdzieś tam na końcu, wiesz. No ale wracając do pytania, bo ja już zapomniałem, jakie było. Chodziło o... O rozczarowanie. O rozczarowanie dokładnie. Ja byłem rozczarowany. Jakby szczerze, im więcej docierało do mnie, bo był taki boom, nawet jak powstawała ta strona Whosample, to ona powstała w tym okresie takim, gdzie wszyscy nagle chcieli się dowiadywać, wiesz, gdzie są ich korzenie, nie? I zaczęli szukać tych wszystkich płyt, zaczęły się pojawiać kompilacje na winylach, wiesz, Tribe Called Quest sample, Knife Wonder sample, premier. Jest tego miliony, zasypało po prostu wszystko i ja słuchając tego wszystkiego, poniekąd troszeczkę byłem, wiesz, spada ranga trochę. Niekiedy. No są takie bity, wiesz, ja myślałem, że ten... Okazuje, że to jest pęta, dokładnie. Ja w ogóle zauważyłem, jak miałem tam turbo, nie? Gdzieś tam, wiesz, z 13 lat, to ja całkiem inaczej wyobrażałem sobie w ogóle ten etap nagrywania, wiesz. Ja sobie wyobrażałem, że wiesz, że oni siedzą, nagrywają smyczki w wielkich studiach nagrania, okazuje się, że robili to w pokojach, wiesz, i śpiewali do tapczanu, wiesz. No więc właśnie. Żeby nie było pogłosu. Także trochę rozczarowanie. Moja kobieta na przykład też się strasznie rozczarowała, jak ostatnio pokazała mi parę numerów. To nawet nie chodzi o sam, tylko dużo płyt wychodzi, tak jak Jarek mówił, z Aretą Franklin i Janis Joplin. Covery. Że wiesz, że ty myślisz, wiesz, że to jest, że myślisz, że ten człowiek jest geniuszem, bo wpadł na ten numer, a okazuje się, że połowa płyty jest coverami, tak. Nie? Ale wiesz, nie miałeś do tego dostępu. Tak jak na przykład Alicia Keys, sprawdź, bo jest dużo, wiesz. Ona naprawdę dużo tak. Ale to nie jest też, kurczę, złe, nie? Bo taka to nie jest złe, to się dzieje zawsze, wiesz. Ona ma mega kunszt, nie? To słychać po prostu w niej. Tak, wiesz. I to, że ona przerobiła na przykład jakiś tam kawałek, to wiesz, nie odejmuje nic, kurczę, moim zdaniem, wiesz. Tak z mikrofonem się to... Słuchajcie. A oni...